Witam serdecznie na kanale Tektron.pl. W czwartej części porównania testu baterii paluszków. Dzisiaj będę sprawdzał paluszki marki Aro, alkaliczne, a więc czas tutaj rozpakować. Napięcie początkowe niecałe 3,2 V, także tu jest najmniej z dotychczasowych sprawdzanych bateryjek. Ale czy to ma jakiś późniejszy związek z czasem działania, to się okaże. Także zapraszam do obejrzenia filmu, a ja idę do komputera, aby uruchomić program. No, nawet napięcie troszeczkę jakby wzrosło. Także możliwe, że tutaj połączenie było w koszyczku niezbyt dokładne, ale pomiar jest w tej chwili 3 ponad 2 V. Program jest już gotowy. Czas zacząć test. A jeszcze tutaj zakładka, dane czyste, a więc zaczynam. Rozładowywanie trwa. Napięcie przy rozładowywaniu wynosi 3 V, także nie jest źle. Dane zostają zbierane. Tutaj została mała wprowadzona korekta. Dane będą zbierane co minutę, ze względu, że jeśli są pobierane co sekundę, przy 5 godzinach jest naprawdę dużo, dużo danych do obrobienia, a szkoda na to czasu, bo nie jest to aż tak ważne co do sekundy pomiar. Napięcie po 35 minutach. Napięcie po godzinie czasu. 2 godziny i 20 minut. Napięcie 2,3 V. Napięcie po ponad 4 godzinach. Baterie już rozładowane do 2 V. Zajęło to 5 godzin i 27 minut. Napięcie końcowe po podłączeniu obciążenia 2,3 V. Teraz do testu bateryjki AeroCell z Lidlka. Zobaczymy, co one sobą reprezentują. Są to baterie alkaliczne. Teraz rozpakować baterie. Napięcie początkowe 3,2. No więc tutaj myślę, że czas zacząć test. W programie już pierwsze dane są zbierane. Napięcie baterii po godzinie czasu rozładowywania. Napięcie po 2 godzinach. Napięcie 2,13 po ponad 4 godzinach i 19 minutach. Minęło prawie 5 godzin i 10 minut. I na baterie osiągnęły napięcie 2 V.
Napięcie po odłączeniu obciążenia 2, prawie 4 V. Kolejne dwie baterie zostały przetestowane. Tym razem Areocell z Lidla oraz Aro z Makro. Są to baterie alkaliczne. Czas podtrzymania, rozładowywania, a więc około 5 godzin i 10 minut oraz 5 godzin i 27 minut. Jest to w tej chwili na szczycie naszego rankingu. Zapraszam do subskrypcji kanału techfront.pl, aby zobaczyć, jak wypadną baterie marki premium typu Energizer oraz Duracell. Dziękuję za uwagę. Techfront.pl zaprasza.